Cześć moi drodzy, witajcie! Tu znowu Gimpera, to jest kolejny odcinek Nagrajmy w Sąsiedzi z Piekła Rodem 2. Kolejna misja, rozpoczynamy, nazywa się Bujając w obłokach i mamy tutaj 7 trików do przygotowania. Ciekaw jestem, czy będzie równie trudna co poprzednia. Sąsiedzi z Piekła Rodem 2 w odcinku Bujając w obłokach. Niech się zacznie rzeź. No i dobra, zobaczmy, kurna, dosyć duża plansza. Pieniądze! Już się na to rzucam, dobra. Mamy łopatę, mamy balona. Trzeba będzie zaraz poobserwować sąsiada. Tu jakaś mysza siedzi. Cześć myszo. Czy jesteś może dziewczyną Dema? O, ktoś tu chyba idzie w moją stronę. Tak, nie? Nie. Co my tu mamy? Pieniędzy. Walec z kolcami. Też to zgarnijmy, tak myślę. Uwolnij przywiązany kundel. Powinno narobić kłopotów. No, uciekł sobie. Fuck. O, fuck. Góra kamieni. Maszyna do czyszczenia butów? Wydaje mi się, że to. Jeżeli chodzi o słonia... Kurwa. Wstrętny gnoju. Aleluja, chcę tutaj gnoju. No i sąsiad idzie mi znowu pierdolić. Dobra, uciekłem. Tu mamy dwie pułapki. Dobra. Dostał po głowie. A raczej po jajach. Jest takie coś, że po dżarach. Przepraszam. Dobra, to już wiem wszystko. Spróbuję jeszcze raz. Wiem już wszystkie pułapki. Spróbujemy je teraz odpowiednio przygotować dla naszego sąsiada, tak by się zdenerwował. Wiesz co? Jeszcze trochę procenty dopierdolają, spiesz się, bo mama będzie aleluja chciała tutaj. Dobra, można przejść tu. Okej. Okay. Teraz maszynę do czyszczenia butów, to w sumie już mu przerobię. Nie, mysz najpierw chcę wziąć. Chcę wziąć najpierw mysz. Myślę, w którym miejscu mogę umieścić tutaj tą sztuczkę z psem, żeby było dobrze. Ale nie mam pojęcia. Spróbujemy gdzieś randomowo pomiędzy sztuczkami, nie? On już idzie czyścić sobie buty. Mam dosłownie chwilę, dobra. Dajemy mysz słoniowi, whatever. Szybko, szybko. Kurwo. No, gnoju. Woody wstrętny. Czemu tu jest dwóch Woody? Co się stało? Pomocy. O co chodzi? Dlaczego tu jest dwóch Woody? Dobra, przegrałem. Jeszcze raz. Ale czemu tam dwóch Woody się zdarzyło? Nie lubię już tej gry. Nie lubię jej. Idziemy najpierw tu. Póki mamuszka jest zajęta. W tej stronie, bo sąsiad zaraz tu będzie szedł. Kurwa, i to nawet szybciej niż mi się wydaje. To nie był dobry pomysł, to nie był dobry pomysł, to nie był dobry pomysł. Idź tu, debilu Woody! Nie zacinaj się! Pamiętaj, że aleluja chcesz tutaj! Dobra, ale spoko. Tu będziemy mysze. Mysza, mysza. Okej. Tutaj łopatę zamontujemy już. A co? A bo dobra, nie, bo mamusia tu weszła. Zejdziemy tu i tak. Mysz na górze kamieni. Dokładnie tak? A może warto zacząć od tego psa? To nawet zaraz, nie? Zaraz pomyślimy, dobra. Będziemy potrzebowali drugą myszę. Na razie tak, bajek z kolcami tutaj. Czy uzyskałem wszystko, co mogę uzyskać? Tak. Dobra, teraz potrzebuję mysz. Tutaj zrobimy już tak. Nie, nie, po kolei, po kolei. Najpierw mysz. Okej. Dobra, super. O, i on już idzie tutaj. Także trzeba szybko tego słonia załatwić. Zanim on to zrobi. Tu się sekundy liczą. Liczą się sekundy. No i co ten słoń? Nie pójdzie teraz, bo idzie sąsiad.
Nie rozumiem. Ale daj mu mysz, co się stało? Jak mnie ta gra denerwuje, ja coś rozpierdolę, no kurwa. Jeszcze raz. Zgarniamy wszystko. No i panie słoniu, proszę mysz dla pana. Uciekaj. No i widzicie, baguje się, bo on tu dalej stoi. Ale mysz, daj mu mysz. O, super. Bo odszedłem, to dlatego się zbagowało. Dziękuję. Raz. I dwa. Dobra, gdybym miał węża, mógłbym zacząć przygotowywać już pułapki tutaj, ale nie mam i dlatego to będzie bardzo trudne, żeby szybko przeprowadzić. Muszę tak, zdążyć wyjąć mysz. Leć tu, leć tu, leć tu, leć tu. Kurwa, nie tędy. Dobra, no to już po ptokach. Ja pierdolę w chuja pierdolonego, no kur... I to trzeba będzie w odpowiednim momencie skonić sąsiada, żeby pobiegł tutaj z tym psem zrobić, nie? W łeb. Nie denerwuj słonia, gnoju. A jak naprawia. Przejdę tu. Będzie szybciej, tak myślę. Też mogę tutaj połowić. No, obawiam się, że kogoś tam prąd kopnął. To całkiem solidnie. Hajs się zgadza? Hajs się nie zgadza, gnoju! Dobra. I teraz piesio. Uwolnijmy kundla. O, nie położyłem tych grabi w końcu. Boże, ja za szybko przerywam akcję i przez to się dzieje tak, jak się dzieje. Świetnie. No i tyle, dziękuję. Pora obserwować słodkie zwycięstwo nareszcie. O, poleciał! Prawie wybuchł już, prawie wybuchł. Dostał ktoś tu gada chyba. No i mamusia zaraz się skarbnie, że nie ma pieska. Zawoła sąsiada. Aleluja, chcę tutaj! Biegnij, biegnij! BUM! 100%! Rozjebane! Juhu! Smashing! Jest dobrze. Popiół i zamęt, w takim razie zacznijmy. Rodzinka z piekła rodem wkracza do akcji. Mamuśka nie może się oderwać od azbestowych pieluch sprzedawanych na tutejszym bazarze. Sąsiad także znalazł sobie nowe rozrywki, jak przejażdżka na świętej krowie, czy spacer po rozżarzonych węglach. To wymarzona sytuacja dla Woody'ego. Czas uprzykrzyć tym skurwysynom życie. Dobra. I gdzie tutaj chodzi nasz sąsiado? No, idzie sobie pochodzić po... co nie? Ziomal tutaj zionie ogniem. No trzeba będzie mu to troszeczkę ułatwić, nie? O, ostrożnie. O, fuck. Jestem w dupie. Dobra, złapał mnie. Pum. Wydaje mi się, że trzeba będzie zadziałać na obuwie sąsiada. kiedy wejdzie do tej świątyni. Krowi placek. Do czego możemy się przydać krowi placek? Do lodów czekoladowych! A! No jasne. O, może do wody? Nie, na pewno nie. Świetnie. Co ja mogę mu zrobić z tymi butami? To się bardzo zastanawiam. Dobra, na razie placek do lodów. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że wiem już, jak to zrobić. Spróbujmy zatem. Teraz tak. Przede wszystkim trzeba przeciąć krowie siodło. Tutaj musimy ściąć kwiatki, dobra. Z tymi węglami jest troszkę roboty. Ciekaw jestem, jak to będzie dokładnie działać. Tutaj wleję sobie benzynę. Tutaj zejdziemy na dół, damy krowie kwiatek. Ha! Ona da nam kubkę. Przetniemy jej siodło. Na dodatek wezmę krowi placek. W sumie teraz... O kurwa, nie zdążę chyba.
No nie zdążę, dobra, no to na sam koniec. Sąsiad zje sobie loda z kupy. Idziemy teraz tu. Potrzebuję dmuchawy tutaj. W międzyczasie chciałbym wysadzić to. Dobrze. Teraz sobie zje loda i teraz jak tu się zacznie, tu będzie kontynuacja. Trochę obawiam się, mogę mieć mało czasu, ale on to liże, boże. Bo zajmę, no i zjadę. Kurwy syn. Dobra. Garniamy dmuchawę i pieluchy. Pieluchy. Ha! I dmuchawa. Ha! I mogę już kupę dać. No i spadł. O, 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 biedak. 6-9 z krową. Tu musi być takie dosyć przykre. Tu musimy rozżarzyć te węgle. Dum, 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 dum. Weźmy kilka. O, świetnie. Teraz tutaj. Szybko, bo on do nas przyjdzie! Hopla. Okej. Teraz. Jak tylko stąd wyjdziesz, mój drogi, wsadzimy ci do butów kilka węgielków. Oj, biedaku, nie wiesz, co cię czeka. Dziękuję. Tutaj już skupę zostawiłem, tu zrobione. Czyli tak, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Full, świetnie. O, tylko kapcia zobaczyłem, jak lądował w studzience. Takie przykre jest życie sąsiada. Nie pękaj, ziomek, dopiero zaczynamy. Pom, pom, pom. Przejebane, stary masz. No to jeszcze smaczne lody czekają. Chowam się tutaj. Nie łam się, jeszcze te wakacje będą fajne, zobaczysz. Zjedz sobie jakiegoś loda czekoladowego najlepiej, będzie fajnie. Nie martw się niczym, stary. Tak będzie. O, jakie smaczne. O, nom, nom, nom. Brakło milimetr. Brakło mi milimetra do statuetki. Ale bzdura. No dobra. Zrobię sobie ją jakoś między odcinkami. A po prostu zostaje nam ostatni odcinek w Indiach. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z Sąsiadów z Piekłem Rodem 2. Trzymajcie się. Cześć.